Zimą 81 roku Irena Brojek pracowała w bibliotece i była przewodniczącą zakładowej Solidarności. 13 grudnia zwolniono ją z pracy. Był stan wojenny, więc ja nie wiedziałam, czy potem znajdę pracę i w ogóle, czy w zawodzie, czy nie w zawodzie. W styczniu panią Irenę aresztowano. Rozpoczęły się wielogodzinne przesłuchania. Bardzo się bałam, bo po pierwsze mnie straszono, że dostanę 5 lat za fałszywe zeznania i ja ewidentnie kłamałam oczywiście. Po kilku dniach pani Irena trafiła do ośrodka dla internowanych w Gołdapi. Poznałam tam Annę Walentynowicz, Halinę Mikołajską, Gajkę Kuroniową. To dla mnie był taki świat inny, nowy. One miały wykłady o tym, jak się zachowywać w kontaktach z ubecją. Tam je doszkolono po prostu. W więzieniu przestałam się bać, mówi pani Irena. Stan wojenny we mnie utwierdził, co jest ważne w życiu, a co nie. Że ważny jest człowiek i że ważny jest, jaki on jest, a nie dobre materialne. Po wyjściu z internowania pani Irena znalazła pracę w zawodzie. Do dziś pracuje w bibliotece publicznej przy ulicy Parkowej we Wrocławiu.